Witam. Dzisiaj stałem się, miejmy nadzieję, szczęśliwym nabywcą nowego routera firmy TP-Link o oznaczeniu 3020. Router ten umożliwia współdzielenie połączenia mobilnego internetu na większą liczbę klientów. Tutaj można podłączyć modem 3G, jak również nawet LTE. I jak widać, tak wygląda pudełko. Jest niewielkie, stosunkowo małe i w zupełnie innym, zupełnie inny design niż do tej pory opakowań firmy TP-Link. Zajrzyjmy, co mamy w środku. W tym małym pudełku otrzymujemy malutki routerek. On jest naprawdę mały. Wejście Ethernet, zasilanie, przełącznik trybów i port na modem 3G. Co mamy jeszcze w pudełku? W pudełku otrzymujemy jeszcze zasilacz wejściem USB, kabel USB i kabel Ethernet. Oczywiście również sterowniki, karta gwarancyjna i krótka instrukcja obsługi. Dobrze, w takim razie zobaczmy, jak wygląda sam router. To jest polska dystrybucja. Router kosztuje około 120 zł w tej chwili. I tak wygląda sama kwestia techniczna.